Dzień dobry Państwu. Jesteśmy już na facebookowym profilu Kultury Liberalnej. Dzień dobry Karolino, jak się masz? Dzień dobry Kasiu. Mam się tak sobie, bo praca zdalna i właśnie siedzę 7. godzinę przed komputerem. To jest wymagające. Spróbuję Cię jakoś przynajmniej przy tej okazji trudnej zainteresować rozmową. Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest łatwe, bo spędzamy teraz czas właściwie w takim nużącym dosyć otoczeniu jednostajnym. Witamy Państwa w naszym podcaście Kultury Liberalnej. Przypominam, że można wspierać kulturę liberalną, nawet powiedziałabym, że to jest wskazane, żeby wspierać kulturę liberalną. Można robić to za pomocą portalu Patronite i tam dołożyć swoją cegiełkę. No właśnie do czego? Do wolnych mediów, tak bym powiedziała górnolotnie, bo jesteśmy wszyscy pod ogromnym wrażeniem informacji o tym, że Orlen kupił całą grupę wydawnictw papierowych i internetowych funkcjonujących pod wspólnym szyldem Polska Press i największy koncern paliwowy polski został właścicielem tej grupy, w której skład wchodzi około 120 tytułów i w sumie mówimy tutaj o kilku dobrych milionach użytkowników, którzy korzystają nie tylko z gazet, nie tylko są czytelnikami gazet, ale głównie czytają w internecie wiadomości lokalne. I można powiedzieć, że dokonuje się coś takiego, co zapowiadały już władze pisowskie, czyli to, co oni nazywali polonizacją, czy też repolonizacją mediów. I ta repolonizacja w Polsce przebiega jako orlenizacja mediów, bez żadnej ustawy i tak jak to ma w zwyczaju Jarosław Kaczyński, właściwie bez żadnego trybu. Te media zostały, jak głoszą prawicowe portale i prawicowi publicyści, odniemczone, czyli właśnie powtórnie spolonizowane. I czego się najbardziej obawiasz, Karolina, w związku z tym, co się stało z tym ruchem? Czy myślisz, że to jest początek pewnego procesu, który będzie szerszy? Czy myślisz, że jakoś zasadniczo zmienią się treści prezentowane w tych lokalnych gazetach i portalach internetowych? Tak, ja też się Państwu kłaniam i właśnie to pytanie o orlenizację polskich mediów od razu mnie odsyła do urbanizacji polskich mediów albo do urbanizacji Polski, dlatego że ja od dłuższego czasu, od paru dobrych lat słyszę cały czas, że nie da się Polski zurbanizować. To znaczy, że z jakiegoś powodu przed 2015 rokiem politolodzy mówili w Polsce, że nie, według naszej konstytucji się tego nie da zrobić, co się stało na Węgrzech, no i co? No i jednak da się to zrobić. Potem jeszcze dosłownie kilka miesięcy temu słyszałam, że nie da się z kolei zurbanizować polskich mediów. A to dlaczego? A to dlatego, że mamy takie prawo prasowe. No ale okazuje się, że da się to zrobić, da się zorganizować i zurbanizować. I czego się tutaj najbardziej obawiam? Wbrew sceptykom, którzy uważają, że no dobrze, no to teraz może i Orlen kupił te media, no w porządku, ale potem przyjdzie zmiana władzy i po prostu razem ze zmianą władzy te media będą już należały do kogoś innego, no bo oczywiście spółki Skarbu Państwa będą miały zmienione władze, to ja się najbardziej obawiam tego, że to jest budowa tego, co też Viktor Orbán zrobił u siebie na Węgrzech, to znaczy długotrwałego wpływu, takiego niezbywalnego długotrwałego wpływu Prawa i Sprawiedliwości na Polskę. To znaczy, że te media może Orlen teraz po prostu sprzedać. Prywatna firma, która je nabędzie, po prostu zaciągnie kredyt w którymś z banków, który również chętnie udzieli kredytu, ponieważ będzie działał zgodnie z tym, jak obóz Zjednoczonej Prawicy sobie życzy. No i tak właściwie to nie jest repolonizacja mediów, to jest pisizacja, tak można byłoby właściwie powiedzieć. To znaczy, że wszystko, co odbywa się pod hasłem budowania suwerenności, czy do Polski, czy do polskich mediów, czy do polskich instytucji, zawsze kończy się jednym, to znaczy podporządkowaniem partii politycznej. No i tak właśnie się dzieje i wydaje mi się, że tego się należy obawiać najbardziej. No ale jak to jest w twoim przypadku? Czego ty się obawiasz? Co, wydaje mi się, że tutaj dojdzie do przede wszystkim takiego budowania tego, na czym PiS-owi najbardziej zależy, to znaczy budowania podziałów w Polsce. I to, że akurat to Polska Press zostało zakupione przez Orlen, nie jest przypadkiem. To znaczy, to nie jest tak, że najłatwiej było kupić właśnie Polska Press, tylko PiS-owi zawsze zależało najbardziej na tej Polsce lokalnej. I po wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość utraciło wpływy w bardzo wielu miejscach w Polsce i to jest moim zdaniem taka próba uzyskania tego wpływu z powrotem i to jest bardzo charakterystyczne dla Prawa i Sprawiedliwości. To jest już przygotowywanie się do tych wyborów, które nas czekają za 3 lata i to mnie niepokoi. To znaczy tutaj oni mają bardzo dobre narzędzie, które sądzę, że będzie bardzo skuteczne, do tego, żeby no właśnie odebrać suwerenność prasie lokalnej, ponieważ no, zgodnie z tymi wzorami węgierskimi, o których wspomniałaś, w tej chwili najprawdopodobniej będzie tak, że te media lokalne już nie będą publikować treści rzeczywiście dostarczanych przez lokalnych dziennikarzy, przez dziennikarzy, którzy bardzo ciężko pracują w tych wszystkich mediach, ale będą publikować komunikaty z Nowogrodzkiej, po prostu komunikaty pisowskie, komunikaty mające na celu budowanie, takie długofalowo widziane budowanie poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Więc to jest w tym wszystkim dla mnie tak, jeżeli myślę o perspektywach, najbardziej niepokojące. No zobaczymy, jak to się będzie przetaczało, ponieważ tutaj na pewno nas czekają różne czystki personalne, bo to, co się wydarzyło z mediami narodowymi tak zwanymi, będzie pewnie jakimś przykładem dla tego, co tutaj dalej będzie robione. Jedyne, co mnie pociesza, to myślę sobie, że w szkole medialnej Tadeusza Rydzyka no nie ma aż tylu absolwentów, ani nawet studentów, żeby te wszystkie stanowiska obsadzić, więc jakieś dziury tam pozostaną i być może w tym jest cała nasza szansa. Ale zobacz, ja ci powiem ci historię z mojego życia. Otóż wiele lat temu, kiedy już pracowałam w Akademii Sztuk Pięknych, ale dopiero zaczynałam tam swoją pracę, to przyszedł do nas na akademię, żeby uczyć o prawie i filmie, młody doktor, który być może jest ci znany, Jarosław Kuś się nazywa ten doktor wtedy. I on mi taki powiedział... redaktor naczelny takiego pisma, jak ono się nazywało? Tak, właśnie. No, Kultura Liberalna, jakoś tak. Zaraz do tego pisma wrócimy. No i ponieważ rozmawialiśmy, Jarek mi powiedział wtedy: Kasia, posłuchaj, nie ma co palić komitetów, trzeba robić własne. Myśmy zrobili taki portal z Karoliną Wigurą, on się nazywa Kultura Liberalna i choć jak chcesz coś zrobić, to chodź do nas, napisz do nas jakiś tekst, w ogóle baw się z nami. Ja powiedziałam: super, to jest świetny pomysł. I wiesz co, te słowa Jarka bardzo często do mnie wracają, zwłaszcza teraz. To znaczy słowa o tym, że żeby właśnie zamiast narzekać, zamiast mówić: o Boże, znowu nam zabrali, o Boże, znowu nam zawłaszczyli, znowu pozbawili nas bardzo ważnych narzędzi, żeby właśnie próbować robić coś na kształt drugiego obiegu. Nie waham się użyć tych słów. I chciałam ci naciągnąć na takie trochę biograficzne i biograficzne zwierzenia. To znaczy, jak to było, jak zaczynaliście robić Kulturę Liberalną i jak wygląda sytuacja teraz, jak ona się zmieniła po 2015 roku? Właśnie już myślałam, że chcesz mnie pytać o moją pracę w Axel Springer, bo to ma też swój polityczny wydźwięk w tej chwili, a tak rzeczywiście było. Ja zanim zaczęłam pracować w Kulturze Liberalnej, to pracowałam 3 lata w tygodniku Idei Europa, który być może część z Państwa pamięta. To był taki tygodnik, który był ewenementem tej korporacji wielkiej, jaką jest Axel Springer na skalę globalną. Mieliśmy tam wszystkich, od Normana Potworeca aż po Sławoja Żiżka i szczyciliśmy się tym i to był fantastyczny projekt. Tylko że jak to w dynamice korporacyjno-dziennikowej bywa, potem skończyła się jakaś taka energia i chęć budowania tego miejsca i tygodnik Europa się skończył, ale wtedy się coś zaczęło, to znaczy wtedy właśnie okazało się, że w tym 2009 pod koniec i na początku w 2010 roku zebrała się grupa ludzi, która przedtem przez około 10 lat spotykała się u różnych bardzo profesorów na seminariach. To przede wszystkim były seminaria Pawła Śpiewaka, ale dla naszego tego grona także bardzo istotną osobą był niedawno zmarły Marcin Król. To może warto teraz podkreślić w tym miejscu. I my po prostu stwierdziliśmy, że trzeba byłoby przestać rozmawiać gdzieś w jakichś zaciszach domowych i zacząć mówić w taki sposób, żeby ktoś nas usłyszał, żeby sprawdzić, czy ktoś chciałby takich centrowych, racjonalnych, rozsądnych treści. Bo mieliśmy wrażenie, wtedy już w 2010 roku mieliśmy takie głębokie poczucie, że Polska się jakoś rozpada na dwie połowy, że jest ta część taka bardziej lewicowa i taka bardziej konserwatywno-prawicowa i gdzie to centrum? Więc wtedy to zaczęliśmy robić i wiesz, co mnie uderzyło, jak powiedziałaś teraz, że Jarek do ciebie przyszedł i powiedział, że chodź baw się razem z nami, bo myślę sobie, że to rzeczywiście przez pierwsze lata była zabawa. I to nie tylko dlatego, że po prostu wszyscy pracowaliśmy gdzieś indziej albo jeszcze studiowaliśmy i gdzieś tam po godzinach, no to chodź, opublikujemy na stronie Kultury Liberalnej tutaj tekst i zróbmy to w formie zabawy. Ale w ogóle, wiesz, powiem ci szczerze, chociaż to źle zabrzmi, że bycie liberałem wtedy w Polsce to była zabawa. To znaczy, że no to fajnie, młode pokolenie przyszło, byliśmy jeszcze młodzi wtedy, młode pokolenie przyszło, chcą zrobić gazetę liberalną, no to znakomicie, no ale właściwie to, czy jest jakakolwiek potrzeba, żeby to robić tak w sensie takim ideowym, no to wiele osób miało wtedy wątpliwości. I ja myślę, że to już obserwowałaś z pierwszej ręki, bo bardzo szybko już zaczęłaś być z nami, że to, co robimy, zaczęło mieć taki głęboki ideowy sens dopiero właściwie w momencie, kiedy w 2015 roku PiS przyszedł do władzy i się okazało, że być liberałem w Polsce to jest wyzwanie i że nie da się już obronić tego liberalizmu, który wygrał w Polsce w 1989 roku. To znaczy, że ten liberalizm miał wielkie osiągnięcia, ale on zrealizował swoją agendę i nie da się go wskrzesić i trzeba ten liberalizm wymyśleć od nowa. No i to już robiłyśmy razem. Tak, ale ty jeszcze... Mhm. Myślę sobie, że to, co kultura liberalna robi, też na początku właśnie było być może jakieś takie łatwiejsze, na pewne rzeczy zwracaliśmy uwagę, ale to, co się stało po 2015 roku, ja mam wrażenie, że znaleźliśmy się na pierwszej linii frontu, że coś, co było, tym bardziej, że teraz mam takie poczucie, że to hasło kultury liberalnej, że z centrum widać najlepiej, można byłoby jakoś tak przełożyć na hasło, że, że jak się jest w centrum, to się dostaje z każdej strony. Bo w centrum dostajesz najbardziej. Bo liberalizm w Polsce, wiesz, się też skompromitował w bardzo wielu momentach. I to, co było nazywane liberalizmem, co nigdy nie było agendą kultury, nagle stało się czymś, no, czego już dłużej się nie dawało bronić. I to jest też ciekawe. Absolutnie, to znaczy, że nagle ten liberalizm został utożsamiony. Nie nagle, właściwie, że po prostu w toku lat 90. i 2000. liberalizm, który przecież był jeszcze przed 89 roku i na początku lat 90. jeszcze był takim bogatym prądem wolnościowym, wolność jednostki, godność jednostki, w ogóle wolność kulturalna też, bardzo, bardzo taki szeroki i też kwestia wolności politycznej jako czegoś takiego pozytywnego, że zróbmy coś razem, że to jest, że chodźmy, zróbmy, tak, że jakby nie poddawajmy się sytuacji. To zostało wszystko sprowadzone do jakiegoś takiego miernego liberalizmu ekonomicznego i to właściwie miało być wszystko, ale właśnie kiedy my zaczynaliśmy, to chcieliśmy, żeby liberalizm w ogóle przestał być obelgą, tak? Znaczy, żeby przestano mówić ty liberale, tylko zaczęto rozumieć, że liberalizm jest piękną ideologią wolności, ale też odpowiedzialności za innych. No właśnie, a teraz się okazuje, że liberalizm może być obelgą i z prawej, i z lewej strony i to jest bardzo, bardzo niepokojące. Dla mnie właśnie w tym wszystkim, wiesz, w tym kontekście orlenizacji mediów i urbanizacji w ogóle polskich mediów, takie przykłady jak kultura liberalna są wyjątkowo ważne i wyjątkowo wlewają w moje serce otuchę, że to znaczy, że nawet jak nam wszystko zrepolonizują, no to kultura zostanie. No wiesz, znaczy można powiedzieć tak, że na razie kultura liberalna zostanie, ponieważ jest na tyle niewielka w sensie organizacyjnym, że nie jest na pierwszej linii strzału, żeby ją wyeliminować. Natomiast ja uważam, że to wszystko ma swoją logikę i swoją dynamikę i że najpierw rzeczywiście panuje takie przekonanie w obozie Zjednoczonej Prawicy, że trzeba najpierw tych większych jakby zaszachować, ale przyjdzie czas, ponieważ taka jest logika antypluralizmu. To jest taka logika, która polega na tym, że ma być tylko jeden przekaz, a jeżeli mają być inne przekazy, to one są reglamentowane też centralnie i tutaj tego rodzaju organizacje jak Kultura Liberalna się nie zmieszczą. No i stąd właściwie to teraz jest taki moment jak w Alicji Krainie Czarów, to znaczy, że musimy biec bardzo szybko, żeby zostać w tym samym miejscu, a może nawet trochę urosnąć, bo jak będziemy trochę więksi, tak, jeżeli więcej darczyńców się przekona, to będzie można być troszeczkę trwalszym. Ale to też jest taki czas, bo w ogóle to, co powiedziałaś, że są media obywatelskie, prawda? Ty też jesteś w Radio Nowy Świat, prawda? I to też dla mnie to jest taki przykład na to, że to jest w ogóle nowa odsłona mediów obywatelskich i powiem więcej nawet, że mam pewną nadzieję związaną z orlenizacją Polska Press. To znaczy, że w istocie ta orlenizacja wynika z dokładnie takiego samego zapóźnienia w definicjach politycznych, jakimi dysponuje Jarosław Kaczyński, jak w przypadku aborcji, weta dla Unii Europejskiej i tak dalej. To znaczy, że w istocie jego wszystkie definicje polityczne są z lat 90. i dlatego może mu się wydawać, że przejęcie Polska Press załatwi sprawę za 3 lata. Tymczasem żyjemy w momencie, kiedy właśnie powstają bardzo silne media obywatelskie, podcasty, radia, portale i w istocie może być tak, że jeżeli ktoś próbuje organizować mainstream, już nawet przyjmijmy przez chwilę, że oni to dobrze poprowadzą rynkowo i że te tytuły się nie pozamykają, przyjmijmy, ale naprawdę pozyskiwanie informacji dzisiaj tak nie wygląda i wystarczy zajrzeć na przykład do badań dotyczących młodzieży, młodego pokolenia, to Instytut Spraw Publicznych na przykład wyprodukował świetne badania na ten temat, jak oni myślą i skąd oni biorą informacje, ci ludzie 16-29 i zapewniam, że nie są to ani portale internetowe lokalnych albo ogólnopolskich gazet, ani telewizja, żadna, tylko to jest tak naprawdę media społecznościowe. No właśnie, to jest kwestia tego, że też ja mam wrażenie, że w ogóle takie publiczne media się w Polsce rozwijają, nie mają nic wspólnego z mediami publicznymi, takimi jak Telewizja Narodowa z ulicy Woronicza. Tak, że to są prawdziwe media publiczne, tak. One są fundowane przez hojnych darczyńców, ale tak naprawdę doświadczenie, takie jak mamy z Kultury Liberalnej, to doświadczenie, które mamy na przykład w Radiu Nowy Świat, to jest doświadczenie jakiejś niezwykłej potrzeby, to znaczy ludzie chcą dobrych mediów, ludzie są w stanie dawać miesięcznie 10 zł na dobre media i z tych 10 zł można nazbierać tyle pieniędzy, żeby uruchomić radio, żeby mógł funkcjonować portal. I jeżeli sobie pomyślę, że za 10 zł miesięcznie mogę zapewnić funkcjonowanie radiu, że mogę wesprzeć mój ulubiony portal opiniotwórczy. Jeżeli byśmy tak myśleli, to w ogóle ta logika Jarosława Kaczyńskiego dokładnie tak jak mówisz przestaje funkcjonować, ona przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, bo nawet jeżeli wpompuje się w te media pieniądze z Orlenu, nawet jeżeli one nie upadną, no bo będą właśnie sztucznie podtrzymywane przy życiu, to jednego nie można kupić. Nie można kupić uwagi czytelników. Nie można kupić jej inaczej niż rzetelną informacją i niż dobrymi tekstami, dobrymi audycjami. I tutaj odbiorcy doskonale wiedzą, czego chcą. I też przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu jest tradycja dobrych polskich mediów, i dobrego polskiego dziennikarstwa, którego tak naprawdę nie da się podrobić. Dla mnie takim dobrym przykładem jest to, że wczoraj nagrodę Grand Press odebrał Dariusz Rosiak za swój raport o stanie świata, ale został najlepszym dziennikarzem 2020 roku. Tak, gratulujemy bardzo Darkowi Rosiakowi. Bogu się należy. Ale to jest dokładnie to, to jest pokazanie, że dobre dziennikarstwo się broni, ponieważ to jest to, co jest naprawdę potrzebne. I dobrego dziennikarstwa na pewno nie można się nauczyć na przykład w tak zindoktrynowanej ideologicznie uczelni jak Szkoła Medialna w Toruniu, prowadzona przez Tadeusza Rydzyka, który, i tutaj takie robię przejście efektowne, jest bohaterem naszej tygodniowej głupoty największej, czyli zupełnie, ja nie wiem nawet, czy to jest głupota, czy to jest paskudstwo największe, wiesz, trudno mi jest tutaj się do tego ustosunkować, ale co sądzisz, jak byś skomentowała te słowa, które miały być usprawiedliwieniem pedofilii, której dopuszczają się księża, że mianowicie wszyscy mają pokusy? No to jest znakomite pytanie i bardzo dobry temat na pierwszą naszą głupotę tygodnia. Mianowicie ja mam wrażenie, słuchając różnych przedstawicieli Kościoła katolickiego, takich jak ojciec Rydzyk, ale też na przykład bardzo często takich jak arcybiskup Jędraszewski, że rysowany jest dla mnie jakiś obraz, który jest na jakiejś zasłonie, a za tą zasłoną dzieją się rzeczy straszne. I teraz im bardziej kuriozalny obraz namaluje się na tej zasłonie, tym mniej może ja zwrócę uwagę na to, co tam się dzieje. A tymczasem to zdanie o pokusach, które wydaje mi się przeczyć jakiemukolwiek wyobrażeniu chrześcijańskiej miłości i chrześcijańskiego podejścia, takiego autokrytycznego podejścia do grzechu, jest zdaniem kuriozalnym. To znaczy nie jest to przecież słynne, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie jest to wezwanie do tego, żeby powiedzieć: posłuchajcie, on popełnił grzechy, ale wy także i bądźmy wszyscy krytyczni wobec siebie, tylko jest to takie przejście ponad złem, a trudno mi sobie wyobrazić większe zło, jakie można wyrządzić dziecku, niż to, że poddaje się je okrutnemu czynowi, jakim jest molestowanie seksualne. I teraz jest to opowiedzenie o złu, tak jakby było ono czymś trywialnym, tak jakby w ogóle go nie było. I znowu odwrócenie uwagi od tego, co dzieje się naprawdę. Wiesz co, jedyny plus tej wypowiedzi, jaki ja mogę sobie wyobrazić, jest taki, że to jest milowy krok uczyniony w kierunku laicyzacji polskiego społeczeństwa i w kierunku oddzielenia Kościoła od państwa. Ja myślę, że jeżeli za coś, jeżeli jako Polianna miałabym, albo jak prezydent Wałęsa, miałabym poszukać plusów dodatnich, tylko to się prezydent Wałęsa jako Polianna. To muszę powiedzieć, że plusem dodatnim jest niewątpliwie to, że Tadeusz Rydzyk oddał Kościołowi katolickiemu w Polsce niedźwiedzią przysługę i zresztą tego świadomy jest i arcybiskup Polak, i nawet władze zakonu redemptorystów też tutaj są tego świadome. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Przed nami bardzo trudny tydzień, no bo czekamy na jutrzejsze i pojutrzejsze decyzje dotyczące tego, czy Polska i Węgry zawetują budżet, czy nie. Na razie pojawia się jakieś światełko w tunelu w postaci niemieckiej propozycji, małego tutaj uzupełnienia, że chodziłoby tylko o praworządność, która jest związana z kwestiami finansowymi, tak żeby, trochę to jest taka propozycja, żeby wilk był syty i owca cała, i Mateusz Morawiecki mógł wyjść z tego z twarzą, i Viktor Orbán też, no ale zobaczymy, jak to się wszystko rozstrzygnie. Na razie nawet bałyśmy się podejmować ten temat, bo to są za duże nerwy. Zobaczymy za tydzień, jak to się wszystko potoczy. Chciałam powiedzieć, że tak, po pierwsze bardzo Ci dziękuję. Po drugie... Ja również bardzo dziękuję. To wspaniałe doświadczenie, że Ty dzisiaj prowadzisz naszego live'a. Można wspierać wolne media, można wspierać kulturę liberalną. Zachęcamy do tego, żeby czynić dobro na portalu Patronite. Nasz live będzie dostępny na facebookowym profilu, gdzie nas teraz Państwo mogą oglądać, ale też będzie później dostępny na naszym kanale Kultury Liberalnej na YouTubie. Można też po prostu nas słuchać, nie trzeba koniecznie na nas patrzeć, można nas tylko słuchać na wielu różnych platformach streamingowych, między innymi na platformie Spotify, ale też na wielu innych, do czego serdecznie zachęcamy. Bardzo Ci dziękuję, Karolina. Bardzo dziękuję, serdecznie Państwa pozdrawiamy. i Państwu dziękujemy i trzymamy kciuki za to, żeby Polska jednak nie zawetowała, przynajmniej ja. Tak jest, dokładnie.